Renkyo i skan Miraku! Pewnego pięknego dnia Reksio postanowił polecieć w kosmos. Nie, moment. Nie to. Pewnego pięknego dnia Reksio postanowił popływać na desce surfingowej. Pewnego pochmurnego dnia, pewnego bardzo burzliwego dnia, właściwie to ocean był istnym piekłem, kiedy Reksio postanowił popływać na desce. No i okazało się to bardzo słabym pomysłem. Lepiej, żeby chyba poleciał od razu w kosmos. Ech, wplątałeś się w niezłe tarapaty. Pływać po morzu w taki sztorm? To bardzo ryzykowne. Jak zamierzasz się teraz uwolnić? Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidor, a was chciałbym zaprosić na nowy let's play na moim kanale. Zagrajmy w Reksio i Skarb Piratów. Nie przesłyszeliście się, moi drodzy. Nie przesłyszeliście się. Dzisiaj nadszedł ten moment, ta wiekopomna chwila, w której to w końcu zmierzę się z Reksiem na kanale. Co z tego, że kiedyś w tę grę grałem kilkanaście ładnych lat temu, ale no już od dłuższego czasu myślałem, żeby zabrać się za tę gierkę. Jakoś tak od 3 lat, może 4. I nadeszła ta chwila, żeby w końcu odpalić OBS-a, odpalić program DXVND, przechwycić Reksia w tryb okienkowy i rozpocząć nagrywanie tej jakże świetnej serii. Jako że też chcę zamknąć jakoś tak rok, to pomyślałem, że warto byłoby nagrać kilka, a nawet kilkanaście krótkich gierek. I Reksio, między innymi poza Hugo, jest również taką grą, która jest dosyć krótka i bardzo chciałbym się z nią zmierzyć w tym otóż momencie. Tak więc jak widzicie, Reksio wpakował się w kłopoty i naszym zadaniem jest w każdym razie uratować Reksia, żeby Reksio mógł zdobyć skarb piratów, jak zresztą tytuł mówi tej gry, no nie? Tak więc w dosyć dużym skrócie, bardzo podoba mi się ogólnie tutaj mapa, jakkolwiek to brzmi, że jest to w takim właśnie pirackim stylu. Mamy tutaj kompasik, mamy tu... Rozpocznij nową grę. Rozpoczęcie nowej gry, czyli po prostu jak nam nie wyjdzie nagrywanie, no to możemy sobie wcisnąć w coś takiego i zaczynamy całkowicie grę od zera. No i mamy oczywiście... Wyjdź z programu. Możemy wyjść z programu, czyli po prostu wyjść z gry i tyle, i zakończyć naszą przygodę. A my zrobimy po prostu coś takiego, że chcemy kontynuować, rzecz jasna, przygodę i historię Reksia, więc wchodzimy tutaj. Brak. Ech, wplątałeś się w niezłe tarapaty. Pływać po morzu w taki sztorm? To bardzo ryzykowne. Jak zamierzasz się teraz uwolnić? No, zobaczycie teraz, jak w profesjonalny sposób uratujemy Reksia. Kto by się spodziewał? Oj, tutaj coś nie pykło. Za późno zareagowałem, więc jeszcze raz. To jest bułka z masłem, zresztą kto by nie potrafił tego zrobić? No błagam, to jest bardzo proste do ogarnięcia. Dokładnie tak. I teraz, żeby ruszyć dalej, wciskamy sobie tutaj. Dobry pomysł! Spróbujemy coś zbudować z resztek żagla. Dwa skrzyżowane patyki. Warto by je jakoś przymocować do siebie. Ta dzielna ośmiorniczka wygląda na zadowoloną, że powierzyłeś jej tak odpowiedzialne zadanie. Chyba rozumiem, co zamierzasz zbudować. Latawiec, prawda? Prawda. Masz rację stuprocentową, panie narrator. Konstrukcja latawca jest gotowa. Teraz chyba czas pomyśleć o jakichś linkach. Dobrze. I co dalej? Świetnie.
Jeszcze tylko ogon. Świetnie! Zbudowałeś latawiec. Troszkę wieje, nie powiem. Miejmy nadzieję, że plan się uda. No troszkę wieje, taka jest prawda. Więc dlatego wykorzystajmy tę sytuację i dostańmy się na tę tutaj wyspę, która, jak widzicie, czeka na nas wręcz. No to raz kozie śmierć. Lepiej bym tego nie ujął. Ale to był lot. A co to? Mam przeczucie, że to jakaś bardzo ważna butelka. Takie butelki nie pływają od tak sobie. Zgadzam się w 100%. Ponadto, muszę powiedzieć tutaj jedną rzecz, bo pewnie niektórzy są ciekawi, co teraz dalej, skoro jesteśmy już na tej całej wyspie. Ej, pitaszku! Śmiało! Część z was by na pewno poszła w tę stronę tutaj, ale jak widzicie, nie ma tutaj żadnego miejsca na interakcję. Drzwi mamy tutaj zablokowane, więc jedyna ścieżka, jaka nam pozostaje, to pójście tutaj. I tak też zrobimy. Witam szanownego Reksia. Jestem Robinson Kozo. A to mój kompan, Tiktaszek. Tiktaszek? Tak? On Tiktaszek się nazywa? No i teraz będziemy musieli oczywiście, jak widzieliście przed chwilą, przystawiłem buteleczkę tutaj, ponieważ Tiktaszek bierze okulary w taki sposób i promienie słońca uderzają jakby o jego okulary i potem wytwarzają promień, który musi rozpalić ognisko tutaj, jak widzicie. Zresztą no widać, że tutaj jest ułożone są badyle, żeby rozpalić ognisko, no nie? No ale jednak to nie o to chodzi tutaj, więc musimy niestety troszeczkę się przeboleć. O, udało się. Znalazłeś to w butelce na plaży i nie wiesz, co to jest, tak? Pokaż mi z bliska. To mi wygląda na wiadomość zapisaną atramentem sympatycznym. Gdybyśmy mieli ogień, mógłbyś spróbować ją odczytać. No ale Piptaszek nie radzi sobie z rozpaleniem ognia. No to dlatego podejdziemy tutaj. Dobrze. Kliknij może w jakimś miejscu kartki i zobacz, co się stanie. Ojoj! Wypaliłeś dziurę! To jest właśnie niestety to, z czym miałem za dzieciaka problem i za każdym razem mam problem, bo nie potrafię nigdy tego za pierwszym razem zrobić. Masakra w ogóle z tym. Dlatego będę musiał trochę tutaj przysiedzieć, niestety. Wypaliłeś dziurę w mapie. Nawet nie jedną dziurę tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, na dwa, na trzy, na cztery, na 15 dziur w mapie wypaliłem. Tak więc uspokój się, panie narrator. Doskonale! Udało się! To wygląda mi na mapę. Mapę prowadzącą do skarbu. Coś tu jest napisane, ale w jakimś dziwnym języku. Może Robinson będzie umiał to przeczytać. Pięknie, pięknie! Pokaż, co tam jest napisane. To szczur skryt. Tajemne pismo szczurów. Znam tylko kilka podstawowych słów. Wypadłem za burtę. Odzyskaj skarb. Więcej nie rozumiem. Powinieneś poprosić wodza Kurczakę z wioski, żeby ci przetłumaczył treść tej wiadomości. To światowy kogut, bywalec salonów i świetnie zna szczurskę. Spiesz się, wygląda na to, że ktoś potrzebuje twojej pomocy. Okej, okay, wszystko fajnie, udało się nam za piątym razem co najmniej, ale żeby dostać się do tego całego kurczaka, to najpierw muszę chyba ten klucz zdobyć, co nie? Chciałbyś pożyczyć mój klucz do lasu, tak? Nie wiem. Musiałbyś wyłapać najpierw moje gęsi. Boję się, że uciekną do lasu i zostaną zjedzone przez jaguary lub inną żywiołę.
A więc chcesz wyłapać gąski? No dobrze. Gąski! Gęsiątka wy moje! Dobra, i te musimy po prostu trochę poklikać, jak widzicie zresztą. To nie jest nic trudnego. Wystarczy w odpowiednim momencie kliknąć i będzie gitara. Zaraz złapiemy je wszystkie. Brawo, brawo! Możesz pożyczyć klucz. Zostaw klucz w drzwiach. I ptaszek je potem zamknie. Z tym zadaniem powinien sobie poradzić. Ech! Diptaszek, kurde, dobra. Wracamy. Wracamy na plażę i bierzemy kluczyk. Dokładnie tak. Możemy iść dalej. No to w drogę. No to w drogę. Dzień dobry. Kontrola legalności oprogramowania. Przepraszam za przerwę w przygodach Reksia. Prowadzimy akcję antypiracką pod hasłem Przegrywasz. Przegrywasz. Proszę wpisać hasło podane w książeczce, którą znalazłeś w pudełku. Halo? Co to ma znaczyć? Panie władzo, ja bym chciał grać dalej w tę gierkę. Mogę? Czy nie mogę? Ci kurwa dam zaraz hasło, jebany glucie. Hasło prawidłowe. Miłej zabawy. No i spierdalaj. Ja tu muszę dalej grać. Kurde, chciałeś mnie sprawdzić, ty pacanie jeden. Dobra, teraz będziemy musieli uważać na węże i aligatory. Dlatego skaczemy szybko. No, pierwsze koty za płoty. Na razie idzie dobrze. Musimy teraz też uważać tutaj, bo oni w piłkę grają. O kurde! O Jezus Maria, dlaczego musiało się tak wydarzyć? Byleby na aligatora nie skoczyć. No, pierwsze koty za płoty. Dobra, pierwsze koty za płoty, zajebiście. A mogłem kurde na tego aligatora szybko skoczyć. Jezus Maria, naprawdę? No, pierwsze koty za płoty. Co jest kurwa? To jest teraz dobre pytanie, jak ja bym chciał to ogarnąć. Szybko, no, dawaj Reksiu. Pierwsze koty za płoty. Zrobimy to tak. No, pierwsze koty za płoty. Doskonale. Jeszcze tylko kilka skoków i będziesz w wiosce. A czemu na tamtego nie mogłem skoczyć? Tak chciałbym się spytać, jeżeli to nie jest jakiś problem. No serio, kurwa, naprawdę nie mógłbyś tutaj już checkpoint. Dobra, teraz trzeba zrobić to tak. No, rzeka pokonana. Przed nami wioska wodza Kurczaki. Superansko zostało to zrobione. A co tu się dzieje? Przygotować się do zwrotu przez sztak! Ląd na pierwszy! Uwa! Kto zdobędzie srebrny potok? My! Ja pytam! Kto zdobędzie srebrny potok? Ja też! Do ataku! Do króla lodów taniego rąk! Dziś wieczorem będziemy jeść jaja! Piraci rządzą! Ojej! I co teraz? Nigdy nie obronię sam wioski przed piratami! Nowy posąg! Mądrze!
Nigdy nie obronię sam wioski przed piratami. Co? Ja? Tak, tak, znam szczurskę. Ale... pomogę ci odszyfrować napis na mapie, jak uratujesz wioskę przed atakiem piratów. Piraci! Oui? Przystąpić tak do oficjalnej rozgrzewki! Okej, widzę, że tutaj zadyma niezła, nie z tej ziemi zresztą. Ale dobra, no nie dziwię się, zresztą tutaj, jak mogliście przed chwilą zobaczyć, przypłynęli, kurde, przychlasty przypłynęły do wioski, chcą tutaj ją obrabować, więc może wejdźmy sobie tutaj. Chodź, Reksiu, chodź. No, czy wiesz, że jestem bardzo światowym kogutem? Byłem zapraszany na wiele kolacji. Zawsze jednak udawało mi się zbiec. Dawaj, Reksiu, gdzie tu mogę iść? No, ruszaj już, good luck. Ruszaj już, good luck. Kurde, co to za polsko-angielski tutaj dubbing? Co to za mieszanka polsko-angielska? Kurde, my w Polsce jesteśmy, ty cymbale jeden. Ruszaj już, ruszaj. Piraci nie będą dłużej zwlekać. Powodzenia. Idę już tu, kurde. Klepię się z nimi. Co robić? Aha. Te kokosy wyglądają na świetną broń. No dobra, zapchlone szczury! Do ataku! Ura! No to lećcie już tu, kurde, pajace. Atak! Ale w łeb dostał. Oj, teraz nie dostał. Ale teraz oberwał. Dawaj, dawaj. Bardzo dobrze. Oj, ale dałem ciała tu. Kaszalot. Ty nie zmuszał nas do takich rzeczy. No, gruby, nie spodź się. Weź, synku, moją pracę. Ale oni w łeb dostają. Bardzo, bardzo dobrze. Bardzo mi się to podoba. Dobra, 5 zostało, ale już mi się kamienie skończyły. Oj, ale lipa. Au! Już wolę zmagać się ze szkorbutem. Co robić? Co robić? Aha! Te kokosy wyglądają na świetną broń. No dobra, zapchlone szczury! Co robić? Co robić? Aha! Te kokosy wyglądają na świetną broń. No dobra, zapchlone szczury! Do ataku! Ura! Do boju! Teraz ja! Au! Już? Atak! Fuck! Jednego sobie... O, dwóch naraz od razu. Bardzo dobrze. O, i w łepetynę. Super. Kolejny w łepetynę. I kolejny. Dobra, tutaj trochę słabo poszło. Dobra, teraz zostają nam dwa tylko kokosy. Jak powiedziałem kamienie, to sorry za wprowadzenie w błąd. Ostatni, teraz w łeb dostaniesz, pacanie. Ciężki jest żywot pirata. Już wolę zmagać się ze szkorbutem. Może popłyniemy na Kretę? Doskonale! Piraci prędko tu nie wrócą. Przynajmniej nie bez kasków ochronnych. Wspaniała robota! Wspaniała! Uciekali, aż zgubili Killwater! No dobrze, no dobrze. Obiecałem, że pomogę ci odczytać napis na mapie.
Pokaż no ten papier. Już ci pokazuję. Zaraz. Butelka 272. Ahoj, stop. To ja, kapitan Ogryzek? Stop. Bardzo mi miło. Stop. Wypadłem za burtę, ale żyję. Stop. Od 3 tygodni mieszkam na wraku statku, który przewoził ładunek butelek, kartek i atramentu sympatycznego. Stop. Niezależnie od tego, co stanie się ze mną, skarb musi dotrzeć jak najszybciej do domu samotnego jajka. Stop. Załączam mapę. Stop. Proszę, odzyskaj skarb, a potem skontaktuj się z moją dzielną załogą. Stop. Oni pomogą? Stop. To fantastyczne chłopaki, chociaż pewnie trochę broją bez swojego kapitana. Stop. Wystarczy. To wyjaśnia, czemu te głupki nagle zaczęły nas atakować. Pewnie myślą, że kapitan utonął. Myślę, że powinieneś odnaleźć skarb, a następnie piratów i nakłonić ich, aby odszukali swojego kapitana. Chyba... Siema. Czego chcesz? Nie widzisz, że rozpaczam? No, ruszaj już. Good luck. To idziemy zobaczyć. Nie odsunę się! Bez glejtu od królewny nie wpuszczę! Bez glejtu od królewny nie wpuszczę! Bez kogo? Okej, okay. Od królewny, tak? No to będę musiał iść do królewny. Tutaj. Potrzebujesz glejtu do świątyni? Dam ci go. Ale najpierw musisz wypełnić dla mnie 2 misje. Po pierwsze... Zepsuła mi się płyta z ulubionym utworem. Gdyby udało ci się wymyślić inny sposób, żebym mogła go posłuchać. A drugie zadanie to perły. Chcę, żebyś zdobył dla mnie wszystkie perły z naszej zatoki. Zrobisz to? A dam ci glejt. Okej, okay, to był ten dźwięk, który mamy zagrać. Czyli patrzymy teraz na te butelki, trzeba odtworzyć. Jeszcze raz. Ty, 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 tyn. No jak ja mam tymi jebanymi butelkami zagrać? No przecież zagrałem to. Co jest? Lol. Nie rozumiem, o co tu chodzi w tym, ale okej. Okay. Znaczy wydawało mi się, że to tak trzeba było zrobić. Tak jest. To ta sama melodia, co na płycie królewny. Teraz jej poddani będą mogli sami odśpiewać ulubiony utwór królewny. No to na kurach trzeba było zagrać chyba. Dobra, nieważne, no to wtedy zrobię to drugie zadanie. Ona chciała, żeby do tej rzeki skoczyć. I te perły pozbierać, no to pozbieramy w takim razie. Ale wydawało mi się, że na tych butelkach też można było to zagrać. No to nurkujemy po perły. Tylko nie zapomnij, że musisz czasem nabrać powietrza. Dobra, rozumiem, że muszę powietrze, okej. Okay. Mam to na uwadze, spokojnie. Płyń, 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 płyń. Bierz co twoje, Reksiu. Ładujemy sobie ten, tlen. Oczywiście, że tak, nie chcemy się utopić. To nie jest nasze ten zadanie, żeby się utopić. Dawaj, bierz to. Bierz co twoje, Reksiu. Zbieruj tu! Dobra, tam już mamy zebrane, bo tamte muszle nie chcą się otwierać. Już mają dosyć serdecznie.
Jebana macka, kurde. Spierdalaj. O. Szybko, szybko, szybko. Płyń, 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 płyń. Reksiu, Reksiu, płyń, 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 płyń. Dobra, gdzie tu jeszcze nam brakuje? Tutaj. I tu na dole. Ale musimy najpierw tlen się sobie uzupełnić. Dziewiątej perły nam brakuje. Won. Dobra. Trzeba było na maksa sobie uzupełnić. Tu macka jest jeszcze, kurde, pieprzona. Perły wielkości kurzego jaja. Królewna sama z... Proszę. Oto Glejt. Zasłużyłeś na niego. Możesz iść do posągu i spróbować, jak smakuje. No to tak, tak, taki mam zamiar to zrobić. Dziękuję ci. A co tutaj mamy? Ma prawo do prywatności. Daj mi wreszcie spokój. Nieładnie tak, Reksiu. Bardzo nieładnie. Nie popieram takiego zachowania. Widzę, jest Glejt. W takim razie proszę bardzo, zapraszam. Miło pana poznać. Kłaniam się do nóżek. Boję się przejść przez ten most, bo co jeżeli on się zawali? Witam w świątyni Boga Twaroga. Proszę zauważyć, że cały posąg zbudowany jest z sera zrobionego z mleczka kokosowego. To jedyny taki posąg w całym uniwersum, że tak powiem. Posąg mleczka twarożka? Co tu się dzieje? A więc chcesz dostać się do wnętrza wulkanu? Obawiam się, że nie każdy jest godzien tego. Musisz odłaskawić Boga Twaroga. Tylko on może otworzyć bramę prowadzącą do podziemnych czeluści. O tak. Jeśli odgadniesz 5 kolejnych zagadek związanych ze wszechświatem i w ogóle, brama otworzy się. Chyba. Mieszka. No to lecimy. Na mlecznej drodze. Kim jestem? Krową? Gwiazdą? I otóż nie, panie Reksiu! Nie mam nóg, a chodzę. Nie mam rąk, a biję. Kim jestem? Nie mam rąk, a chodzę, a biję. Zegarem? Zadziwiasz mnie. A, jesteśmy mali, jesteśmy biali, mieszkamy w jaskini i posiekamy wszystko, co nam wrzucisz. Kim jesteśmy? Mali, biali, posiekamy wszystko, co nam wrzucisz. Małymi, białymi króliczkami? Niestety nie. Ale nie martw się. Jeszcze nikt nie odgadł prawidłowo tej zagadki. Ma dwie dziury. Jak go zadrzesz, patrzysz z góry. Ma dwie dziury, jak go patrzysz... Gniazdko? Nos? Najwyraźniej to dobra odpowiedź. A co jest cięższe? 2 kilo stali hartowanej, czy kilo puchu? No stal jest cięższa chyba, nie? 2 kilo stali hartowanej? Nie. A co jest cięższe? 2 kilo puchu, czy kilo stali hartowanej? No stal jest w mojej opinii cięższa, ale... Kilo stali hartowanej? Blisko, blisko. Ale to zła odpowiedź. Choć ważę tonę, jednak nie tonę. Choć ważę tonę, jednak nie tonę. Hipopota? Nie mam słów. A co to za słońce, co kwitnie na łące? Żarówka, słonecznik?
Zadziwiasz mnie. A im jest zimniej, tym bardziej się rozbieram. Im cieplej, tym bardziej się ubieram. Kim jestem? Niedźwiedziem? Drzewem? A to my. Rzeczywiście. A kim jestem? Świecę na niebie, ale naprawdę nie świecę. Księżycem? Chyba księżyc. Zadziwiasz mnie. No i elegancko. Otwarta! Droga wolna! Powodzenia! Dzięki, przyda się. Bóg Twaróg wysłuchał twoich próśb i oto udziela ci łaski! Nie połam nóg i uważaj na pająki!